Siemano wszystkim, z tej strony Mateo. Witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku pod tytułem Moje stanowisko. Dobiliście ponad 4000 łapek w górę, także zgodnie z obietnicą właśnie nagram dla was stanowisko. A naprawdę dużo się zmieniło, ponieważ została tylko i wyłącznie stara z poprzedniego odcinka podkładka i myszka. A wszystko inne jest całkowicie nowe, także zapraszam. A zanim to, Michał, możesz teraz wyżebrać łapki w górę, bo wiesz, ja ciągle żebrem, zaraz ty wyżebruj. Okej, zostawcie łapkę w górę, żeby Mateusz był szczęśliwy. A więc, moi drodzy, zaczniemy może od tego, co się najbardziej rzuca w oczy, czyli, prawda, od mikrofonu. Od niedawna jest tutaj, prawda, na ramieniu mikrofonowym. Jest oczywiście Novox Sense 1, koszt około 250 zł. Na ramieniu mikrofonowym za 60 zł. Aha, czekajcie. Jeszcze tu jest popfilt, który jest droższy niż same ramię mikrofonowe, natomiast go nie używam. Moi drodzy, kolejna rzecz, czyli uwaga, fotel. Tak, fotel też mam nowy, jest to Diablo XEE. Koszt takiego fotela to jest 800 zł, także bardzo fajny fotel, wygodny, gamingowy, ma naprawdę wiele regulacji, można na nim spać, można robić na nim naprawdę bardzo dużo rzeczy, odrabiać pracę domową. Nie pytajcie, skąd wiem, że można, no. A więc tak, słuchajcie, moje sławki są to, prawda, Genesiski. Koszt takich sławek to 200 zł. Bardzo fajnym gadżetem, jeśli chodzi o te sławki, jest to, że tutaj ten mały pypeś to jest mikrofon, który naprawdę zbiera bardzo dobry dźwięk. Tutaj ma regulację jakby głośności, gdzie ona jest. Tutaj jest regulacja głośności i bardzo dobrze wytłumiają, praktycznie nic nie słychać, także mama może was wołać na obiad, a wy będziecie dalej chodziki strzelać, tak? A więc, moi drodzy, moja klawiatura jest to Genesis RX85 RGB. Co na takie klawiatury to 400 zł, jest ona dosyć droga, natomiast ma wiele trybów podświetlania, jest bardzo dobra. To jest klawiatura mechaniczna, mówiłem wam, że nigdy nie będę miał klawiatury mechanicznej, ale ona ma brązowe przełączniki, tak? Teraz w tym momencie widzicie, że ona ma brązowe przełączniki, więc jest bardzo cicha. Uwaga, oto test kliknień, bo wiem, że niektórzy na to czekają. Także to tak naprawdę tyle. Kolejna rzecz to, moi drodzy, podkładka razem z myszką. Oto to jest oczywiście wszystko od firmy Genesis. Podkładka jest to największa podkładka, jaką miałem i jedyna, jaką miałem. Genesis Maxi Lava, bardzo duża podkładka. Myszka oczywiście też z Genesisa, ona ma 3 lata, nawet nie znam modelu, ale nie jest dosyć już dobra pod względem takim, że tak jak mówię, ma 3 lata, czasem skoro się trochę zacina. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. I uwaga, moi drodzy, rzecz, którą zakupiłem wczoraj, jeszcze to jest w ogóle są kartony. Czyli, moi drodzy, chodzi tutaj o monitor. Właśnie wczoraj zakupiłem monitor 27 cali. Tego oczywiście nie widać, że on jest taki duży, ponieważ ten drugi monitor, który ma 21 cali, jest tutaj na kilku książkach zaokrąglony. Nie wiem, czemu zaokrąglony. Fajnie, jak jest zaokrąglony. Jest duży, zaokrąglony, Full HD. Naprawdę jest mega. Tylko że cena takiego monitora to 1300 zł, jeszcze plus gwarancja, to ja za niego zapłaciłem 1500. No. Aha, i dlaczego mówię te ceny? Bo wiem, że na pewno dużo osób będzie się pytało, ej, ile kosztowało to, ile tamto, więc po prostu mówię. A więc, moi drodzy, jak widzicie, mam drugi monitor, jest to monitor Samsung. Ten jest Samsung, ten drugi też jest Samsung. Słuchajcie, jak widzicie, mam dwa monitory w tym momencie 16:9. Oczywiście pierwszy to będzie do grania w jakieś gry, drugi to będzie taki jakby pomocniczy do ogarniania na przykład czatu na live lub tego typu spraw. I ten monitor jest dosyć słaby, natomiast kosztował aż 600 zł z tego względu, że jest do niego dołączony pilot i ma funkcję telewizora, także jeśli nie mam co robić, mogę tutaj sobie poglądać telewizję, także taki bajer. Moi drodzy, moją kamerką internetową też się nic nie zmieniło, jest to Logitech C920. Kamerka bardzo dobra, najlepsza i najpopularniejsza, kosztuje około 325 zł. Nagrywa w 30 klatkach na sekundę w jakości Full HD. Ma dobrą, bardzo, jak to się nazywa, ogniskową. No w każdym razie ma naprawdę super jakość, zresztą możecie to zobaczyć u mnie na przykład na kamerce lub u większości youtuberów, którzy prawda robią live. A właśnie, moi drodzy, tu jest jeszcze moja kamerka, którą nagrywam gry, bo ja ogólnie gry nie nagrywam kamerką internetową. Jest to właśnie taka kamera, to jest oczywiście kamera, ona też nagrywa w Full HD, też nagrywa w 30 fpsach. Natomiast ten obraz jest troszeczkę płynniejszy, bo wiadomo, że od kamerki internetowej, która jest podłączona bezpośrednio do komputera, nie można wymagać aż tyle, co od takiej kamery. Jest naprawdę bardzo fajna i to wszystko jest na takim głowym statywie. Tak, więc jak Michał coś źle nagra, nie? Na przykład przez chwilę nie będzie widać mojej głowy, bo teraz Michał ogólnie mnie kameruje, to właśnie tak złapię jego głowę, o tako, w tym momencie, i będzie musiał się prawda poprawić, no. Chyba że stawić łapkę w górę. A więc, moi drodzy, kolejna rzecz to jest mianowicie ta lampka, która oświetla mi właśnie podczas nagrywania. Jest ona lampka skierowana trochę bardziej ku górze, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mnie nie oślepiała. I to jest taka zwykła po prostu lampka biurkowa, która naprawdę perfekto zdaje swój egzamin.
Koszt takiej lampki, w sumie nawet nie pamiętam, ale około chyba 70 zł, coś takiego. Moi drodzy, kolejna rzecz, czyli mój telefon. Wiem, że z tego wam wcześniej nie pokazywałem, a nie, pokazywałem. Ale teraz mam też inny telefon, jest to Moto G5S, cena takiego telefonu to 1000 zł. Jest naprawdę bardzo dobry, ma 3 GB RAM, 16 megapikseli aparat, flasha z przodu, flasha z tyłu, także też jest bardzo dobry. Nawet odcisk palca, także o. Słuchajcie, za chwilę przejdziemy do komputera, ale jeszcze kolejna rzecz to jest kamerka GoPro, którą też bardzo często nagrywam do różnych takich unboxingów albo do daily vlogów. Koszt takiej kamerki, ja ją kupiłem akurat używaną, to jest 700 zł, ona oczywiście trochę drożej kosztuje. GoPro Hero 3 Silver, nagrywa w jakości HD w 60 fpskach lub Full HD w 30 fpskach. Bardzo fajna, bo podręczna, naprawdę można sobie wyjąć z kieszeni, nagrać. No, także to by było tyle, jeśli chodzi o taki sprzęt. Teraz ostatnia rzecz, czyli moi drodzy, komputer. A więc moi drodzy, ostatnia rzecz, czyli właśnie komputer. Jak widzicie, obudowo tak naprawdę nic się nie zmieniło, natomiast podzespoły owszem. A mianowicie, jest tutaj procesor Intel i5 7400, karta graficzna ta sama co wcześniej, czyli 750 GTX, ale będę kupował niedługo GTX-a 1066 GB. Jest tutaj chłodzenie za bodajże 160 zł, także nie jest to najgorsze chłodzenie. 16 GB RAM-u, płyta główna od Gigabyte'a bodajże za 350 zł. Także no, komputer naprawdę niczego sobie, w CS-ku na niższych ustawieniach mam 400 FPS-ków, 300-400, także naprawdę jest super. No i moi drodzy, tak naprawdę to chyba tyle. Jedyna rzecz, którą jeszcze będę dokupywał, to właśnie karta graficzna. I tak naprawdę to było na tyle. Nic więcej, raczej tutaj nic nie będę zmieniał, ponieważ wszystko to, co chciałem, to właśnie mam. No, ostatnio specjalnie zrobiłem taką rzecz, że podrzuciłem telefonem, żeby specjalnie dał w suwik, bo chciałem zobaczyć, czy się szybko zbije, czy nie, bo i tak ten telefon niestety jest już do wyrzucenia, bo nie działa. No natomiast z tym telefonem takiego czegoś nie zrobię, chyba że Michał z twoim, jak chcesz. Twój i tak jest pobity. No, także to jest na tyle, nie będę wyceniał tego stanowiska, bo nie będę wam dał clickbaitu. Możecie sobie podliczyć, ile to wszystko kosztuje. No, mam nadzieję, że nie odbierzecie tego filmu w ten sposób, że się chwalę, ile co kosztuje. Mówię wam cenę po prostu tylko i wyłącznie dlatego, żebyście się nie pytali. Jakby za to stanowisko zbudowałem wszystko sam, rodzice nie dołożyli się ani groszem i buduję je dokładnie od 2 lat. Także moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że zostawiliście już łapeczkę w górę. Byłoby mi naprawdę niezmiernie miło. Niedługo będę też rozpoczynał nową serię, czyli Minecraft z bratem. Prawda, Michał? No super, jak ja już miniaturkę nawet zrobiłem. No, także życzę wam miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. Miło też wam życzę, tak? Także to na tyle, do zobaczenia, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i siema. Don't fly around my signal, don't fly around my signal. Don't fly around my signal, I'll rearrange your dinner. Could be my house, you look like disciple. Heard that I'm liable, you get the eyeball, aim up the eyeball, I'm getting violent.